24 lipca 1919 roku Sejm Uchwałodawczy uchwalił ustawę o Policji Państwowej. W ustawie zapisano, że policja jest państwową organizacją służby bezpieczeństwa oraz organem wykonawczym władz państwowych i samorządowych i ma za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Tegoroczne święto bieszczadzkich policjantów miało szczególny rocznicowy charakter. 27 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie. Podziękowania i gratulacje składali przedstawiciele lokalnych samorządów i instytucji. Rok 2019 jest ważnym czasem dla naszej formacji, bowiem w lipcu tego roku obchodzimy stulecie powstania Policji Państwowej. 1919 roku powołano Policję Państwową. My, policjanci, nawiązujemy do policjantów okresu międzywojennego. Czerpiemy z tradycji, czerpiemy z etosu. Oczywiście epoki różnią się od siebie pod kątem historycznym, technologicznym. Jednak to, co łączy policjantów z tamtego okresu z policjantami z współczesnymi, na pewno jest wypełnienie roty policyjnego ślubowania. Jeśli chodzi o jubileusz stulecia powstania Policji Państwowej, w tym roku warto przypomnieć naszym mieszkańcom, że podkarpacka policja ma swojego patrona. Jest nim Wiktor Sas-Choszowski, wielki człowiek, który przyczynił się do powstania Policji Państwowej na byłych ziemiach Galicji, jak również do powstania komend na terenie obecnego Podkarpacia. Jest to osoba, która pełniła zaszczytne funkcje policyjne, w tym komendanta głównego Policji Państwowej. W Święto Policji warto również pamiętać o tym, że współczesna policja to nie tylko policjantki, policjanci, ale również pracownicy policji, którzy przyczyniają się do efektywniejszej pracy na rzecz naszej formacji. W Święto Policji pamiętajmy również o policjantach, którzy do końca wypełnili rotę policyjnego ślubowania. Obecnie polska policja cieszy się bardzo dużym zaufaniem. I jest to wyznacznik do pełnienia dalszej służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli. Pamiętajmy o tym, że policjant to nie tylko trudny zawód, ale również zaszczyt. Dzisiaj najlepsi policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych zostaną awansowani na wyższe stopnie służbowe. Ponadto z okazji stulecia policji niektórzy policjanci naszej komendy zostaną odznaczeni medalami. Panie Komendancie Wojewódzkiej Policji, dowódca uroczystości, podkomisarz Marcin Podkalicki, melduje gotowość do rozpoczęcia uroczystego apelu z okazji Święta Policji. Policja, która w dużej części wzorowana jest właśnie na przedwojennych wzorcach. Szanowni Państwo, pomóż temu, kto Twojej pomocy potrzebuje i obudź się ze wszystkimi tak, jakbyś chciał, by się z Tobą obudzono. To jedno z przykazań, jakie obowiązywały przedwojennego funkcjonariusza Policji Państwowej. Jakże bliskie jest ono obecnie realizowanej przez naszą formację misji. Pomagamy i chronimy. Etos zawodu policjanta dawniej i dziś jest swoistym drogowskazem w ciężkiej, odpowiedzialnej, ale jednocześnie zaszczytnej służby, jaką dane jest nam wspólnie pełnić. Przez swoją rzetelną służbę, profesjonalne, konsekwentne i obiektywne działanie, podobnie jak nasi poprzednicy służący w II Rzeczypospolitej, stanowimy w oczach obywateli obraz państwa. Jesteśmy zobowiązani do zachowania się zgodnie z zasadami etyki zawodowej, do praworządności działań, tak w służbie, jak w życiu prywatnym. 15 roku mianuję aspirantem sztabowym policji.
starszy aspirant Bartosik Marcin, starszy aspirant Bulwan Mariusz, starszy aspirant Podstawski Marek, starszy aspirant Wolański Mariusz, starszym aspirantem policji, aspirant Bodnar Grzegorz, aspirant Lubas Mateusz, aspirant Pudełko Krzysztof, aspirant Zygmunt Piotr. Aspirantem policji, młodszy aspirant Barbara Bramberger, młodszy aspirant Grabalski Bartosz, młodszy aspirant Szeliga Dariusz, młodszy aspirant Szyler Bartłomiej. Młodszym aspirantem policji, sierżant sztabowy Heichel Damian, sierżant sztabowy Korzyk Grzegorz, sierżant sztabowy Piątkowska Elżbieta, sierżant sztabowy Szybowski Grzegorz. Sierżantem sztabowym policji, starszy sierżant Dziewanowski Karol, starszy sierżant Gibała Paulina, starszy sierżant Wójcikiewicz Mateusz. Sierżantem policji, starszy posterunkowy Łoskot Łukasz, starszy posterunkowy Rafalski Mateusz, starszy posterunkowy Sauć Jakub, starszy posterunkowy Śliwianka Marcin, starszym posterunkowym policji, posterunkowy Będza Damian, posterunkowy Bogusz Mateusz, posterunkowy Rygielski Marcin, posterunkowy Zachaczewski Krzysztof. Rozkaz podpisał pododdziały, baczność! Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, inspektor Henryk Moskwa. Pododdziały, spocz! Pan Marek Andruk, starosta powiatu bieszczadzkiego. Pan Bartosz Romowicz, burmistrz Krzywdolny. Pan Bogusław Kochanowicz, wójt gminy Czarna. Pan Krzysztof Mróz, wójt gminy Lutowiska. Pan Maciej Szpier, nadleśniczy nadleśnictwa Ustrzyk i Dolny. Pan Marek Bajda, nadleśniczy nadleśnictwa Lutowiska. Pan Jan Mazur, nadleśniczy nadleśnictwa Stuposiany. Pan Zbigniew Kopczak, nadleśniczy nadleśnictwa Wilcza. Pan Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy nadleśnictwa Lesko. Pan Krzysztof Majcher, dyrektor oddziału elektrowni wodnych Koni na Myczkowce. Pan Ryszard Siepietowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie. Pan starszy kapitan Emil Schmidt. Składamy Wam szczere wyrazy szacunku i uznania za to, że jesteście gotowi podejmować ryzyko, aby zapewnić społeczności powiatu bieszczadzkiego poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Dziękując za to wszystko, życzymy Wam, aby udało się w tej ciężkiej, odpowiedzialnej służbie znaleźć satysfakcję, w tym satysfakcję finansową. Wasza praca to codzienne mierzenie się z wyzwaniami, trudnymi sytuacjami czy zagrożeniem życia. Nie ma tam miejsca na brak koncentracji, pomyłki, bo każdy ruch ma wpływ na drugiego człowieka. Polska Policja ma niewątpliwie duże tradycje. 100 lat temu, 24 lipca 1913 roku, uchwałą Sejmu II Rzeczypospolitej Polskiej powołano Policję Państwową. Z strony leśników życzymy wszystkiego najlepszego i dalszej dobrej współpracy z Lasami Państwowymi. Dziękuję bardzo. Warto wspomnieć, że policjanci walczyli w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie oraz z tak zwanym wrogiem wewnętrznym, zwalczając agitację antypaństwową, sabotaże i szpiegostwo. W dziejach policji w Polsce szczególnie tragiczny był okres II wojny światowej. Tego okresu nie przeżyła ponad połowa 30-tysięcznego korpusu. Policjanci walczyli w kampanii wrześniowej, a następnie w mundurach wojskowych na najważniejszych frontach II wojny światowej. Państwu, Święto Policji to jest taki wymiar uroczystości, odbywa się co roku. W tym roku jest szczególne z tego względu, że mamy okrągłą rocznicę stulecia powołania polskiej policji. Co roku w Ustrzykach Dolnych o tej porze w lipcu odbywa się Święto Policji. Mamy zaproszonych gości.
Jest to okazja do tego, żebyśmy docenili pracę policjantów uszczyckich, przez wręczenie im awansów, wyróżnień i tak dalej. Była to też również okazja do tego, żeby podziękować społeczności lokalnej, w szczególności samorządom, za wsparcie policji, za codzienne pomaganie do tego, byśmy dbali o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bieszczadzkiego. Sezon letni jest również okazją do tego, że przyjeżdża tu do nas bardzo dużo turystów. Bieszczady są bardzo dobrze i rozpromowane. Przyjeżdża co roku coraz więcej turystów zwiedzających. Oni również uczestniczą w naszym święcie. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy w tak okrągłą, ładną rocznicę uhonorować wszystkich policjantów. Do tego naszego święta jeszcze była odsłonięta tablica pamiątkowa na stulecie powołania polskiej policji. Tą tablicę umieściliśmy i dokonaliśmy odsłonięcia. Jest ta tablica umieszczona na korytarzu budynku Komendy Powiatowej Policji w Uszczykach Dolnych. Policjanci na co dzień, jak Państwo wiecie, dbają o bezpieczeństwo powiatu bieszczadzkiego. Są to wyznaczane służby, wspomagamy mieszkańców, żeby dojechali bezpiecznie, żeby zwiedzili nasz rejon, żebyśmy wspólnie jakoś zadbali o to, że ktoś jak przyjechał tutaj, żeby się czuł bezpieczny, żeby po prostu w Bieszczadach był i odwiedzał nas w następnych, powiedzmy, latach. Praca policjanta, jak wynika z roty ślubowania, jest pracą szczególną, ale i również zaszczytną. Policjanci na co dzień wykonują czynności służbowe, robią to z narażeniem życia i zdrowia. Oczywiście dbamy o to, żeby tych zdarzeń było jak najmniej, ale jak sami Państwo wiecie, niekiedy są sytuacje, gdzie trzeba podejmować bardzo trudne sytuacje i po prostu... W tym szczególnym dniu święta Policji, święta jakże szczególnego, bo w stulecznią rocznicę powołania Policji Państwowej, chciałbym wszystkim policjantom, policjantkom i pracownikom cywilnym z Komendy Powiatowej w Uszczykach Dolnych złożyć najlepsze życzenia w imieniu kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Bardzo wysoko cenimy sobie pracę policjantów w Bieszczadach, ich współpracę z innymi instytucjami, formacjami, szczególnie ze Strażą Graniczną. I tak w tym szczególnym dniu chcemy w szczególny sposób wyróżnić i podziękować za wszystko, co robią dla bezpieczeństwa tego terenu. Pracowaliśmy pracownicy policji, pracownicy cywilni i policjanci ufundowaliśmy na uczczenie jubileuszu stulecia powołania policji tablicę, którą w tej chwili mam przyjemność odsłonić. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, miłować ojczyznę, jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Thank you.